Szczęść Boże, Violetta Czarnomska. Zapraszam na prognozę pogody, a na początek zerknijmy na mapę Europy. Dziś dużo chmur z opadami deszczu pojawi się na wschodzie oraz południu kontynentu. Nad pozostałym obszarem Europy będzie dość pogodnie. Na wschodzie termometry wskażą tylko 4 stopnie, w zachodniej Europie od 16 do 19, a najcieplej będzie w Madrycie, nawet 22 stopnie Celsjusza. I zmieniamy mapę. Kolejny tydzień rozpoczyna się deszczową aurą. Poniedziałek w wielu regionach kraju będzie pochmurny. Niewykluczone jednak, że miejscami niebo zacznie się przejaśniać. Po południu rozpogodzi się głównie w centrum Polski. Jednak na wschodzie nadal dużo chmur z opadami deszczu. Termometry wskażą od 7-9 stopni na wschodzie, około 10-11 stopni w centrum, do 14-15 w zachodniej części kraju. Powieje dość silny wiatr z północy. Ciśnienie rośnie, barometry w Warszawie wskazały 1013 hektopaskali. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę miłego dnia. Do zobaczenia. Chrystus zmartwychwstał. Tak, prawdziwie zmartwychwstał. Tym wielkanocnym pozdrowieniem pragnę powitać wszystkich zgromadzonych w murach łódzkiej Bazyliki Archikatedralnej i łączących się z nami poprzez telewizję Trwam. Okazją, która nas dzisiaj zgromadziła, jest potrzeba uczczenia świętego papieża Jana Pawła II. 10 lat temu, 2 kwietnia 2005 roku, była to sobota przed świętem Miłosierdzia Bożego, zgromadzonych na placu przed Bazyliką Świętego Piotra w Rzymie, trwających w napięciu w swoich domach, większość mieszkańców naszego globu obiegła mrożąca krew w żyłach wiadomość, którą przekazał w imieniu sekretariatu stanu Stolicy Apostolskiej arcybiskup Leonardo Sandri. O godzinie 21:37 nasz ukochany ojciec święty Jan Paweł II powrócił do domu ojca. Świat zamarł wówczas w milczeniu, bo odszedł człowiek, który był wielkim przyjacielem Boga. Homilia, którą na pogrzebie papieża Polaka wygłosił kardynał Józef Ratzinger, potwierdziła tę prawdę, a zwłaszcza słowa ją kończące. Dla nas wszystkich pozostaje niezapomnianym, jak w ostatnią niedzielę wielkanocną swego życia, naznaczony cierpieniem, jeszcze raz ukazał się w oknie Pałacu Apostolskiego i po raz ostatni udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi. Możemy być pewni, że nasz ukochany papież stoi teraz w oknie domu Ojca, patrzy na nas i nam błogosławi. Tak, błogosław nam, Ojcze Święty. Twą drogą duszę polecamy Matce Bożej, Twojej Matce, która każdego dnia kierowała Tobą i teraz poprowadziła Cię ku wiecznej chwale swego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Dzisiejszym uroczystym koncertem pragniemy uczcić 10. rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. Kardynał Wojtyła napisał kiedyś, że świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość. List do artystów, podpisany we Wielkanoc 4 kwietnia 1999 roku, Jan Paweł II rozpoczął słowami: nikt nie potrafi zrozumieć lepiej niż wy, artyści. Genialni twórcy piękna, czym był ów patos, z jakim Bóg u świtu stworzenia przyglądał się dziełu swoich rąk? Nieskończenie wiele razy odblask tamtego doznania pojawiał się w waszych oczach, artyści wszystkich czasów, gdy zdumieni tajemniczą mocą dźwięków i słów, kolorów i form, podziwialiście dzieła swego talentu, dostrzegając w nich jakby cień owego misterium stworzenia, w którym Bóg, jedyny stwórca wszystkich rzeczy, zechciał niejako dać wam udział. Sztuka zaś ze swej natury jest swoistym wezwaniem do otwarcia się na tajemnice wobec niezmienności Boga Stwórcy, piękna, które zbawia.
W tym momencie pragnę wyrazić wdzięczność władzom miasta i województwa, organizatorom i wykonawcom wielkanocnego koncertu Gaudium Resurrectionis, który rozpocznie się za chwilę z okazji 10. rocznicy śmierci świętego papieża Jana Pawła II oraz dla uczczenia ofiar zbrodni katyńskiej w 75. rocznicę i w hołdzie ofiarom katastrofy smoleńskiej w przeddzień 5. rocznicy. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Ewangelia według świętego Jana. On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby na niego patrzeć. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa. Wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic, lecz on się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści, a myśmy go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na niego winy nas wszystkich. Dręczono go, lecz sam dał się gnębić. Nawet nie otworzył ust swoich, jak baranek na rzeź prowadzony. Jak owca nie ma wobec trzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty, a kto się przejmuje jego losem? Tak, zgładzono go z krainy żyjących za grzechy mego ludu. Został zbity na śmierć. Grób mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy. I w jego ustach kłamstwo nie postało. Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem. Jeśli on wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży. A wola Pańska spełni się przez niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy i posiądzie możnych jako zdobycz za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A on poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. Księga Izajasza.
Drodzy słuchacze i telewidzowie, przyjaciele, kochana rodzina Radia Maryja. Wiemy, iż razem